Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony Maniek. Dzisiaj jest ze mną tata. Witam, cześć. Jedziemy, wyruszyliśmy w podróż do Słupska. Niedaleko w podróż do Słupska. W końcu przyszedł czas na wymianę opon w opryskiwaczu. Opryskiwacz dojeździł do końca sezonu na tym ogumieniu, na którym został zakupiony. Jednakże decyzja o wymianie opon zapadła już dawno. Praktycznie na samym początku. Praktycznie liczyłem się z tym od samego początku. Także właśnie jedziemy po odbiór tych opon, niby dotarły. Opony już dawno dotarły, to my no po prostu... No tak, my nie mieliśmy... My nie dotarliśmy po odbiór. A teraz właśnie w tym okresie między świętami a Sylwestrem, no jest ten czas. Jedziemy właśnie po odbiór do chłopaków, do Słupska, do Wit Opon. Tak. No, problem był z rozmiarem opon, bo zdecydowaliśmy o tym, że opony, które zostaną zakupione, będą szersze od tych obecnych. Będą w rozmiarze 580 na 70 na 42, tak, czyli obręcze zostają. Szerokość obręczy pozwala na zastosowanie tej szerokości ogumienia. Jest to no, możliwie chyba najszersze ogumienie, jakie można zastosować. Znaczy, myśleliśmy nad 620, ale tak, już się baliśmy. Baliśmy się o to, że ograniczy to skręt osi, nie? Też. No, ale też na rancie tak nie fajnie by. Ten poprzedni opryskiwacz był na ogumieniu 580 i zachowywał się dobrze do pewnego momentu. Także zamontujemy tej samej szerokości opony, tym bardziej, że traktory, które chodzą z opryskiwaczem, mają szerokość ogumienia 600 i 650. Ścieżki przejazdowe są też tak zmodyfikowane, aby... No od tego roku mamy jeszcze... Aby ta szerokość opon się mieściła. No i cóż, no i jedziemy. Jedziemy, będziemy widzieć się na miejscu. Z jakimiś trudnościami, ale jedziemy. A tu budowa. A, budowa, tak. Tak, bo tutaj jest budowa trasy S6. A, ładnie zalało. No, pozalewało niestety im tu wszystko. Ale nie poddają się chłopaki, budują grubo. Także widzimy się na miejscu. To są te opony, tak? Tak, witam was serdecznie jeszcze raz. Cześć. Witam, cześć. Słuchajcie, no taka sprawa była, że jakiś czas temu tutaj od nas pracownik mówił, że macie problem. Skontaktowałem się z wami, no i dla was ściągnąłem jakąś wybitnie mocno, bo to jest 176A8. Oponę w tym rozmiarze to jest 710-70R42. Czy o taki wysoki indeks co wam chodziło? Tak, dokładnie, no bo tu chodzi o to, słuchaj. Opryskiwacz jest na jednej osi, tak? Mhm. Mamy 6500 cieczy, a jeżeli jest to RSM, to jest masa razy 1,32. Te opony, na których ja kupiłem, są takie, wiesz, no są, wytrzymały sezon, do końca sezonu opryskiwacz dojeździł, tak? Aha, bo one już były z tym opryskiwaczem, one już po prostu to swoje dźwignęły, tak, na barkach. Tam po prostu była też jedna wymieniona, dlaczego? Założona jakaś tam używka, nie od innego kompletu, jak to się mówi. W trakcie transportu opryskiwacza, zjeżdżając z lawety, na coś najechali, przerżnęli oponę. Druga rzecz, on jest na 540 chyba, tak? Czy 20? 520. 520. Na 520, nie? Wydawałoby się, że wiesz, że te 6 centów niewiele robi. Robi. Robi to dużo, bo na dwóch oponach to jest 12 cm powierzchni, tak?
przy takiej masie to jednak cię troszeczkę lepiej trzyma, tak? Ja się w ogóle dziwię, że oni w tym rozmiarze 580, że na rynku nie ma takich wysokich indeksów. 150 coś tam są takie indeksy, ale żeby było 176, to ja mówię, ja tylko dwie sztuki, bo tego tak naprawdę nikt nie potrzebuje. Ludzie tak wiesz. Wy byliście pierwszym jakby tutaj firmą, która się zgłosiła do nas, gospodarstwem. No i dla was to specjalnie, tam to parę trochę to zajęło, ale żeby ściągnąć. No super, że się udało, bo wiesz, no tutaj indeks nośności musi być wysoki, tak? No bo wyobraź sobie, jedziesz tam, nawet w trakcie transportu, zatankowany tym przysłowiowym RSM-em i niech ci strzeli opona. No trzeba to ryzyko jakby zmniejszać. No, żeby bo to są wszystko pieniądze, czy to się może przewrócić, to się może uszkodzić. Wiemy. Coś wiemy na ten temat. Mieliśmy wypadek w zeszłym roku. No, skreszowali. Dobrze, że mogliście poczekać i żeby to przyjechało, żebyśmy to wypakowali. No ale powiem ci, że robią wrażenie, nie? Jeżeli tutaj chodzi. Zobacz, spójrz. Generalnie niektórzy producenci robią tak, że ten klocek, nie? Szerokość opony jest szerokością opony, a klocek zaraz jest ucięty, nie? Ze skosa, tak. Tak, tak ze skosa, nie? A tutaj jest fajnie prosto, że ta szerokość przylegania do podłoża jednak jest zachowana. Tak są jak masywne ogólnie. No, są takie pancerne, jak, nie? Jak się porównuje z innymi indyjskimi markami, to ci powiem, mamy tutaj wagę akurat, mamy tutaj przedsiębiorcę, co tam handluje ubraniami na Polskę. To on ma właśnie wagę, to ważymy sobie oponki te, które tam... Tak z ciekawości po prostu, tak? Z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to się ma do tego, co inny, bo wiadomo, guma czarna, okrągła, także zdziwiłbyś się, jakie potrafią być rozbieżności w takiej samej oponie, tylko że innym producencie, niby ten sam rozmiar, nie? A masa opony, nie? A masa opony. No o czymś to świadczy, nie? To ja ci powiem, 520x70 R38, ja nie będę mówił jaka opona jakiego innego producenta, ale potrafią być rozbieżności do 34 kg, opona do opony, 520x70x38, nie? 34 kg, to jest sporo. Zobacz, fajnie tutaj ten rant jest, nie? Że na feldze będzie siedział, nie będzie butów chodziło, nie? No. Super. Zobaczycie, przetestujecie sobie. No mamy tego trochę towaru, zobaczcie. Trochę tego jest. Wysyłeczki są codziennie robione na końcówka roku. No inni się zamykają, słuchaj, liczą opony, a my wykorzystujemy trochę ten czas, żeby dostarczyć opony do naszych klientów. Każdy jednak robi koszty, nie? Każdy jednak robi koszty. Przenosimy się z tym całym bajzlem na Owocową, do Słupska, tam gdzie Gin Rossi kiedyś był, z tego względu, żeby tam jest 6 metrów magazyn, 1600 metrów kwadratowych plus jeszcze kolejne 1200. Więc no tam będzie już porządnie. Słuchaj, a te opony to są opony budowlane bardziej, tak? Nie, to jest ze stalowym opasaniem 500x60 R22,5. To są tu przyczep. Ogólnie bardzo mocne. Bardzo mocne opony. A w rozmiarze 550? Też jest. 560. Słuchaj, bo mamy problem, nie ukrywam, mamy problem w przyczepach tandemowych. Tam gdzie masz skrętnej osi, że ci zwala opony z felgi. Nie, to nie jest ten problem. Pękają na rancie. Normalnie. Tu, to są za słabe. Tak. Na rancie robi, ja tobie, robi bum. Ale no. to już mam rozwiązanie tego problemu, bo specjalnie wziąłem te ze steel beltem. Mieliśmy tutaj też takiego prominentnego przedsiębiorcę. No, nie będę wiadomo mówił, bo oczywista sprawa. Podejrzewam, że naszego sąsiada, bo mamy te same problemy. Słuchaj, i wiem, że on od was brał. Przyjechał, powiedział, ja chcę takie, a nie, bo mi się non stop rozwalają, to ja chcę te najtańsze. 3 dni. I mu zleciały i zaproponowaliśmy mu ten model i on powiedział, że lepszych opon na swojej przyczepie nie miał, bo on też ma bardzo ciężkie i bezproblemowo. Słuchaj, my mieliśmy takie zdarzenie, że nowa opona, pojechałeś do Słupska, wrócił i już spadła po prostu z felgi. Tak, spadają. No. Spadają. Ale to, że spadnie, to jeszcze powiedzmy, że no dobra, jest problem, ale opona jest uratowana. No. Natomiast często się zdarza, i nam w zeszłym roku chyba 6 wywaliło. Musisz mieć. Że po prostu na rancie się rozwarstwia. Rozwarstwia się, dlatego musisz mieć bardzo wysoką nośność i musisz mieć stopkę porządną i stalowy oplot. Jak to masz problem z rancią. Ja ci powiem tak, my na próbę do jednej przyczepy, weź sobie, zobaczysz, zakupiliśmy opony tak zwane lotnicze. Ja wiem. Jest dystrybutor.
Druga tak. rzecz, montaż tych opon to jest no, w zasadzie niemożliwy tutaj, tak? Bo tam jest 30 bodajże 6 par płótna. To musisz mieć naprawdę nie specjalistę, żeby to naciągnąć. My wzięliśmy zestaw na jedną przyczepę. I co? No, sezon przejeździła, zachowuje się fajnie, w sensie, że no widać, że to, to jest opona, tak? Ale jest inny problem. Z tego względu, że ona pracuje na bardzo wysokim ciśnieniu, bo tam rząd wielkości jest 9 bar. Do 9 my mamy 8 przede wszystkim 8 tam, ale ta opona może w różnych wahaniach też ciśnienie pracować. Już jest samolot u góry minus tak, 40, ale, lądujesz. Okay, ale no on mówi, że musi być tam powiedzmy od 6 do 9 bar. To jest dużo. To jest bardzo dużo. I co się dzieje na polu? Skacze ci wszystko. Nie no. Ona nie skacze, ona nie? płynnie chodzi. Tak? Tylko, że w warunkach terenowych, tak jak na polu. Nie może skakać. Ona się zapada. Jednak zapada. Zapada się. Bo wszystko zależy od szerokości. Jaka nasza szerokość? 580. Teoretycznie. No, to widzisz. Niby tak, ale o ta guma się nie rozkłada, rozumiesz? Bo tak jak te opony, one jednak gdzieś tam się rozkładają na powierzchni. A tamta, no wiesz, jak struna. No, ale masz zniwelowany problem spadania opony z felgi. To jest. Ale okej, okay, tyle, że szukam dalej rozwiązania, bo jednak myślę, że to nie jest jednak ten kierunek, nie? Jestem skory pomóc ci w tym problemie, w rozwiązaniu tego problemu, bo to jest dla mnie znowu jakieś doświadczenie. Już jeden przedsiębiorca, tutaj jak był sezon, spadły mu po 3 dniach. Powiedzmy, przerabialiśmy różne, od droższych do tańszych. Każde zachowywały się tak samo, czyli po prostu po jakimś czasie pęka ci na rancie opona. Z kim się rozmawiałem, kolega taki mi mówił, że bo to jest błąd, bo trzeba stosować w tych przyczepach opony radialne. I że on ma opony radialne i że generalnie u niego ten no problem to, nie występuje. No to tak, ja będę chciał ci zaproponować 560 na 60 na R22,5. Ale ja będę cały czas właśnie oponentem tego, że musi być właśnie opasanie stalowe. Jakieś, musi być. Nie? Ja będziemy z Hiberta. Słuchajcie, zapraszam was na kawę. Słuchajcie, ja to jestem pod wrażeniem naszego dzisiejszego gościa, jeśli chodzi o rację, jaką w sobie ma i o kwestie związane z geopolityką, z ekonomią, to wreszcie ja miałem okazję posłuchać i czegoś się nauczyć, przy okazji móc wtrącić jeszcze jakieś argumenty swoje, które ja zauważyłem. Temat wspólny, wizytacje zagraniczne, również Pekin. Tak, tak. Pekin też był. Mam nadzieję, że będą kolejne kierunki. Ale powiedzmy, no mówiąc tak prześmiewczo trochę, szkoda, że to się na pieniądze nie przekłada. Te nasze racje i ta nasza wiedza, nie? No, wiesz, świadomość tego, co postępuje, świadomość tego, móc wyobrazić sobie to, co może być następstwami i móc przewidywać to, wydaje mi się, że w przyszłości przekładać się na pieniądze może, a słusznie zauważyłeś, bo ja akurat też wybieram się, nie wiem, kiedy ten film będzie publikowany, wybieram się do Pekinu, do Hangzhou, do Tianjin, możliwe, że również i do Qingdao. Super, że właśnie też tam byłeś. Nie wiem, w którym to było roku, ale to było już kilka lat temu. Ale zauważyłeś, jaka jest dysproporcja w pewnych kwestiach. W każdym razie przyjemnie było posłuchać, że jest również też i tutaj klient, osoba, która widziała tę różnicę w mentalności i różnicę w tym, że tak, że świat może być inny, że można... I wcale nie gorszy. Właśnie o to chodzi, nie? No. Że nasze wyobrażenia o Europie, tutaj o tej naszej części świata... Demokratycznej części. Są trochę przerośnięte, tak? Są nasze wyobrażenia, a realia to rozjechało się. Żadne prawo weto nie pomoże. Dokładnie, słuchajcie. Tak. Ale jeżeli chodzi o wymiar jakiś tam ekonomiczny i tak dalej, w Polsce polskie rolnictwo wymaga przede wszystkim dużych zmian legislacyjnych. Zauważ, my mamy zarejestrowanych gospodarstw rolnych 1 200 000 sztuk. Niebywałe. Ponad 1 200 000, 1 200 000 tam chyba 40 coś tysięcy widnieje w ewidencji ARMIR-u. Jako gospodarstwa pozyskujące dopłaty bezpośrednie, tak? Natomiast gospodarstw rolnych, które rzeczywiście produkują na rynek, czyli produkują, wytwarzają, uprawiają, tak? To są
to, co ty kupujesz w sklepie, tak? Ten jogurt, nie wiem, mąkę, chlebek, no wszystko, wędlinkę i tak dalej, jest maks 400, może 420 tysięcy. To jest maksimum. I teraz rządzący, wiadomo, oni muszą dbać o elektorat, tak? Więc te 400 parę tysięcy gospodarstw, które tak naprawdę, bo to są to gospodarstwa rodzinne, wiadomo, że jest gospodarstwo, ma syn, ojciec, nie wiem, brat, a funkcjonują jako jeden podmiot, tak? Czyli te 400 parę tysięcy należałoby podzielić jeszcze na pół. To rzeczywistych gospodarstw rolnych mamy około 200 tysięcy. I teraz zestawiając te 200 parę tysięcy gospodarstw versus ten milion, politycznie nie da się tego ogarnąć, tak? Bo ilość głosów. Tak, a musimy brać pod uwagę, że polityka polityką, a realia i prawdziwa ekonomia, taka jak ona jest, a nie statystyka, to jest zupełnie co innego. Jak Azjaci to zrobili w latach 70. Oni pierwsze co to zaczęli od wspierania nie przemysłu, tylko od wspierania rolnictwa. I od tworzenia wokół rolnictwa całej struktury związanej później z przemysłem, z mechanizacją, z usługami, z bankowością. Tutaj od dłuższego czasu, bo nie tylko z rolnictwem, ale jak i również z leśnictwem tutaj współpracujemy z zakładami usług leśnych. Przecież były takie czasy, słuchajcie, gdzie tak jak i wy płaczecie o pomstę i o jakiekolwiek legislacyjne zmiany i przede wszystkim o jakąkolwiek aktywne wspieranie was, to tak samo było z zakładami usług leśnych. Przecież tam było tak, że ludzie do nas dzwonili i mówili, kupiłbym ten produkt, kupiłbym tę oponę, ale nie jestem pewny jutra, te przetargi mnie wykańczają, oni każą mi pracować poniżej kosztów, słuchajcie. I powiedz mi, to wszystko jest sterowane odgórnie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego było tak, że każą człowiekowi pracować za darmo albo jeszcze dopłacać do interesu tylko po to, żeby mógł w ogóle utrzymać się gdziekolwiek? No ja wiem. To jest niezrozumiałe. To samo jest. Tak się nie robi polityki. Ale tak globalnie zwróć uwagę na to, nie każdy o tym wie, że przepisy unijne, jak i polskie prawodawstwo reguluje sytuację sprzedaży produktu. Chodzi o to, że według prawa nie możesz sprzedawać produktu poniżej kosztów jego wytworzenia. Ja jako producent, wytwórca płodów rolnych, prawo, również prawo podatkowe, zabrania mi sprzedaży moich wytworzonych produktów, nie, jęczmienia, pszenicy, rzepaku, poniżej kosztów wytworzenia. A co mamy? Nikt w to nie wnika. Urzędy skarbowe, słuchaj, wiem od kolegów, informacje spływają z innego województwa, że już zaczynają kontrolować rolników, bo ostatnie 2 lata funkcjonujemy na granicy opłacalności poniżej. Chodzi o co? Skąd masz pieniądze? Skoro jesteś pod krechą, to skąd masz pieniądze na funkcjonowanie? Nieprawdopodobne. Geopolityka, non-stop drożejące dobra, od opon zaczynając, pociągniki, po jakiekolwiek części, paliwo, koszty pracy, energii i jeszcze ci przyjdzie. Jeszcze ci spoliczkuje, bo powie, ty nie powinieneś istnieć, panie kolego. Ty właśnie nie powinieneś istnieć. Nie powinieneś, dlaczego tu jesteś? No, słuchajcie. Może te maskarady już zakończmy, przejdźmy się, zapakujmy opony. Ja życzę, słuchajcie, wszystkiego dobrego wam, co by, że tak powiem, nie brakowało wam, bo wiecie co, bo to już do takich troszeczkę absurdów dochodzimy, inwencji twórczej, a przede wszystkim poczucia humoru i samozaparcia do pracy w tych trudnych warunkach. Powiem ci, że to się kończy. Się to pomimo tego, że ja mówię tylko na swoim przykładzie, tak jak rozmawialiśmy, że gospodarstwo miało kryzys bardzo poważny z różnych względów. Oczywiście wiele popełniłem po drodze błędów, tak, bo człowiek sam się uczył i tak dalej. I pomimo tego, że dzisiaj ten kryzys powinien się zakończyć, to ja, jako facet praktycznie, który można powiedzieć, powinienem być w sile wieku, ja mam dość. Tak.
Ja mam dość. Zrezygnowanie takie. Po prostu jest taka degrengolada. Ja nie oczekuję, nie wiem, przyjazdu wujka sama, który będzie mi rzucał dolary, tak? Bo to nie o to chodzi. Tylko nasz system, ogólnie pojęty system, powoduje to, żeby mnie zniechęcić do prowadzenia tego biznesu. Tak. Bo zamiast, robią wszystko. Bo zamiast odczuć, zamiast żyć w pasji i robić coś dla pewnego celu, a pieniądze mają być efektem dokładnie tego celu, tak, to tutaj nie widzisz tej pasji. Słuchaj, zwróć uwagę, że ludzie w moim wieku, tak, powiedzmy tym 40 kilka lat, dzisiaj prowadząc biznes, zaczynając go w bardzo młodym wieku, tak, powinni już dzisiaj czerpać korzyści z tego, co wytworzyli przez te 20 kilka lat swojej pracy, tak? A my dzisiaj się zastanawiamy, jak zrobić kolejny rok. Tak. W co tutaj dalej pójść, żeby móc zdywersyfikować? Co zrobić, żeby móc zahamować straty? Doszło do tego, że koszty stałe funkcjonowania gospodarstwa, również koszty osobowe, które dzisiaj już naprawdę są... Słuchaj, jeżeli ja liczę, że w 2024 roku koszty osobowe na gospodarstwie, nie licząc moich, bo przecież ja jestem rolnikiem, bo ja pies, ja mogę za darmo robić, tak? Ale koszty, pozostałe koszty osobowe na jeden hektar zaczynają być na poziomie 500 zł, co jest porównywalne jeszcze kilka lat temu z całymi kosztami, powiedzmy, środków ochrony roślin na hektarze, tak, to dochodzi do absurdu. I powróćmy do lat 80. czy 90., gdzie mówiłeś o 16 hektarach swojego ojca. I co potrafił z tym zrobić i na co go było stać i co mógł dzięki temu uzyskać. Dokładnie, dokładnie tak. I temat się zamyka, i powracając też do nas. My też, ja też, jest ziemia, jest przygotowana, są projekty podbudowy nowoczesnego, potężnego magazynu. Powiedz mi, no dzisiaj? Jak? Dzisiaj. W jakich warunkach? Jak ja jestem oparty na waszej sile nabywczej? A wasza siła nabywcza gdzie jest? W czarnej dupie. Plus jeszcze dodatkowo totalna niewiadoma, jeśli chodzi o jakąkolwiek sytuację geoekonomiczno-polityczną. Słuchaj, no to nie wiem, nikt nie zrobi żadnego ruchu. Nie wiem, czy wiesz, że od stycznia scoring w bankach rolników i przedsiębiorców. No tak, ale ja, o tym wiem z tego kto względu, nie wziął że... kredytu do końca roku, ja po nowym roku ja poprzeczka wiem, wyżej. Bo ja jestem w tym miesiącu po rozmowach z dyrektorami banków dla przedsiębiorców i ja dokładnie o tym wiem, że scoring spada i że to już nie będzie tak, że ty masz historię taką i taką. Historia musi być razy dwa, tak, czyli ma być dwa razy taka i ma wyniki mają być. I koniec, kropka. Czysto teoretycznie dojdzie do tego, że aby uzyskać kredyt, to musisz mieć kapitału co najmniej dwa razy wartości kredytu. Kwestia jest tego typu, że najlepiej jak się pieniądze drukuje i daje się tym, co nie powinni ich wydawać, a tym, co powinni budować kapitał, jego się ogranicza, nie? Bo musisz zapłacić za całą zabawę. Nie? Ale jaja. Chodźcie na magazyn. Jak to chińskie przysłowie mówi? Oby ci przyszło żyć w ciekawych czasach. Oficjalnie w takim razie przekazuję tutaj takie drobne gadżety, kalendarzyki, cieplutkie, na tą zimową porę. Żeby żona nie widziała. Tak, to już tak zasłania, że jakby oglądała tutaj katalog na 2022, jeszcze 2023, to jest ten sam. Tam będziecie mieli indeksy nośności, prędkości, ja jeszcze... To jest cała oferta, tak? To jest cała oferta. Nie mogę tego puścić. Oficjalna faktura. Tam wszystko jest, więc jakbyście ewentualnie czegoś jeszcze potrzebowali, to serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. No na pewno w sprawie przyczepy będziemy coś... Na pewno będziemy... Właśnie wyszedłem trzeba spojrzeć, jakby wyglądało właśnie z tymi oponami do tej jednej przyczepy. To nie ma żadnego problemu, jak zresztą możemy się zaraz wrócić do biura, obgadamy. W ogóle dziękuję wam serdecznie. Jakże miło mi jest gościć takich wspaniałych ludzi jak wy. Proszę cię. Proszę ja was, jednak wgląd w sytuację, wiesz, jak sobie tak człowiek siedzi przy ciebie,
przed telewizorem, przed kanapą, to niewiele z nimi jesteś w stanie pomówić. A tutaj jednak, jak się, wiesz, interesujesz jednym, drugim, siedzisz w biznesie, znasz się i na ekonomii, i na planowaniu, jest to zupełnie inna rozmowa. No widocznie się nie znam, skoro jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem, tak? Skromność. Skromność przede wszystkim. Ale, no. Ale chodzi o to, no, że prowadząc firmę, tak samo i ty, wiesz, że prowadząc firmę jesteś przede wszystkim sprzątaczką, menadżerem, księgowym, tak? I to jest fajne. I tego nie rozumieją, i powiem wam jedno, bo my jako Unii to też żeśmy wspomnieli. Ja przepraszam, że ten odcinek jest taki strasznie upolityczniony troszeczkę, ale to czasami tak trzeba. Ale słuchaj, oni nie rozumieją tego, że u nas w Polsce ty potrafisz odkręcić koło, przykręcić koło, na ekonomii się znasz, na geopolityce się znasz, oni tego nie rozumieją. Oni, jak ty się znasz na jednym, to ty się masz znać na jednym i koniec. Jest totalna specjalizacja. No. Problem polega na tym, że u nas większość specjalistów to są specjaliści od spraw niepotrzebnych. No. Tak, tak, wiesz, jak ja byłem na Politechnice Gdańskiej na mechanice budowie maszyn i akurat zaliczałem, bo byłem chory, nie mogłem być na egzaminie, zaliczam egzamin siedząc u profesora, wchodzi drugi profesor, mówi: Andrzej, być nie może, zabierają nam historię motoryzacji, przecież my z tego pieniądze mamy, ty musisz tam zadzwonić, żeby oni nam tego przedmiotu nie odbierali. Będzie załatwione. No, historię motoryzacji nas uczyli. Na mechanicy budowie maszyn. Jakby to było komukolwiek wytrzymałości materiałów, ja rozumiem, materiałoznawstwa, mechaniki, tego uczyć, ale o historii motoryzacji, czy jakichś tam pierdoletach, szkoda czasu. Słuchaj, słuchaj, to powiem ci jako ciekawostkę. 23 lata temu na Akademii Rolniczej w Poznaniu, na takim przedmiocie jak botanika, na zajęciach na laborce, tak? Rozmowa, wiesz, akurat wtedy o ziemniaku było, tak? No i wiadomo, że to materiał zapasowy, skrobia i tak dalej. Więc ja się pytam pani doktor, no żeby uzyskać jak najwyższą skrobię, to może podajmy tej roślinie cukier, nie? 4 razy jeździłem na zaliczenie. I teraz, 2023 rok. A to był rok który? 2000. No. 2023 rok. No. Ze względu na suszę i tak dalej, i tak dalej. Fizjologia roślin, ble, ble, ble. Pryskam ziemniaki. Jeszcze? No proszę. Cukrem. Cukrem. 8 kilo cukru i hektar. 4 razy musiałeś zaliczyć. No. No. Bo zadałem pani doktor pytanie, a może podajmy tym roślinom cukier? Może będzie im lepiej? Nie, bo łatwiej. Nie wolno, jest klucz. Wychodzisz poza kanon. Jest klucz. Tak? Nie możesz myśleć indywidualnie. Słuchaj, do matury jak się przygotowywałem? Ja lektury nie czytałem, bo ja nie było sensu, bo ja ją rozumiałem inaczej. Czytałem, bo ja musiałem. Ja chciałem zdać dobrze, ja streszczenie. Streszczenie. Ja musiałem wbić klucz i koniec. No, streszczenia później, się czytało. Bo później tego klucza ode mnie wymagali, więc słuchaj, jeżeli pani od filozofii do mnie mówi: nie, nie, panie Michale, pan źle myślisz, dwójka na koniec roku, ale ja nie mogę mieć własnej myśli. Klucz, ale przepraszam, klucz. Przepraszam cię, bo ja kiedy zdawałem maturę, to jeszcze zdawałem normalną maturę, gdzie uczyli myślenia. Tak, 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 tak. Wiesz, to była matura 2000 rok, wtedy pisało się tak, jak chyba teraz jest, nie? Że pisze się, nie musisz, wiesz, klucz nie jest ważny, tylko to, co jakimś, ty myślisz, słuchaj, nie? Dziwnym trafem wszystko w jednolitą całość się zbiega. Bo mamy być korpolutkami, tak. Jak pamiętasz filmy science fiction z lat 90., 80., jak była przedstawiana przyszłość, nie? Latające samochody, wszyscy chodzą w takich samych ubraniach. Tak, 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 tak. W porządku, tak do tego dążymy. Tak ma być. Stanie się to rzeczywistością. Moi drodzy, tym pozytywnym akcentem żegnamy was w starym roku 2000. Jedźcie już stąd! Ale w życiu bym nie pomyślał. Ja tak wchodzę do góry, patrzę, która 13? I o 10 byliście. Jasny Gwint, bardzo było mi miło. Pozdrawiam wszystkich widzów waszego kanału. I co? I życzymy dobrego. Wszystkiego dobrego. No, trzymajcie się. Na razie, dzięki. Na razie. Druga rzecz, ten bieżnik jest fajny, bo to jest ten profil R1W, czyli w traktorach to jest służy do transportu, jak i właśnie do pracy w terenach podmokłych, tak jak my mamy we wszystkich traktorach właśnie profil bieżnika R1W, nie? A nie R1 czy tam czy R2, także myślę, że to będzie ok, nie? Będą się fajnie zachowywały.
przy niższym ciśnieniu, nie? To i tak trzeba zobaczyć, ile tam pompować. Ma dosłać specyfikację. Ma dosłać? A, ma dosłać specyfikację i na jakim ciśnieniu ma to pracować, nie? Bo one mają bardzo, bardzo wysoki indeks nośności, nie? Nie pamiętam, tam 178, coś tak? Takiego. Coś takiego, nie? Czy 6. Także będzie dobrze. Nic, my uciekamy. Kończymy odcinek. Tak, dojeżdżamy już do domu. Tak. Od razu przy okazji mogę zademonstrować Adriana produkt, Polar oraz kamizelkę. Naprawdę bardzo fajny, ciepły, aż za ciepły czasem. Także zapraszam. Link do sklepu w opisie. I nic, trzymajcie się i do następnego. Do zobaczenia. Na razie.